Po raz kolejny jesteśmy w hali Amber Expo przy ulicy Żaglowej 11 w Gdańsku, tym razem na targach 18, targach kosmetycznych i fryzjerskich. Ze mną masażysta, chciałbym, żebyś go pokazał. Co pan będzie mi wykonywał? Witam serdecznie, znajdujemy się na targach. Wykonuję masaż leczniczy kręgosłupa w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych naszego pacjenta. Mam nadzieję, że będziemy mogli mu pomóc. Już jako pacjent oddaję się temu błogiemu relaksowi, a Państwa zapraszam do obejrzenia relacji. Czesanie za uśmiech czeszą młodzi adepci sztuki fryzjerskiej za uśmiech, a także wrzutkę do puszki, która zostanie przeznaczona na hospicjum. Wczoraj było genialna, stała się rzecz genialna, ponad 200 osób zostało uczesanych. Efekty są fantastyczne. To jest 51. konkurs fryzjerstwa. Kto startuje? Uczniowie. Uczniowie szkół zawodowych, którzy są z pierwszych, drugich, trzecich klas. Startują w konkurencjach damskich, męskich. Trendy są najróżniejsze w zależności od pór roku, w zależności od tego, co akurat modne jest na wybiegach, w zależności od tego, co akurat dana firma postanowi wypromować, więc zmieniają się praktycznie jak w kalejdoskopie. W tym momencie na przykład błysk. Dużo, dużo błysku, dużo ewidentnie błyszczących, wystających, dających po oczach elementów. Na paznokciach jesteśmy w stanie zrobić naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jak tutaj pan za chwileczkę zobaczy, co dziewczyny malują na dłoniach, to jest absolutny fenomen. Twarze, płetwy, wizerunki, bajkowe, niebajkowe, portrety realistyczne, bo można na paznokciach zrobić dużo więcej niż na chociażby twarzy i można to nosić na co dzień. Bo na ale z takim paznokciem, przepraszam bardzo, nie da się ubić kotleta. Zapewniam, że się da. Co roku jesień, zima jest powiązana z cięższymi kolorami, z kolorami jesieni, kolorami złotymi, oberżynowymi, trochę śliwki, trochę burgunda. Wiosna, która powita nas w przyszłym roku, na pewno będzie znów świeża, wiosenna, będzie się kojarzyła z jakimiś kolorami owoców, sorbetów.